spotkali się, aby razem gotować w celu zebrania pieniędzy na pomoc dla Jasia, który potrzebuje przeszczepu komórek macierzystych. Były pyszne potrawy, dobra muzyka, co przyciągnęło mnóstwo zainteresowanych, a tym samym chętnych do pomocy. Jest nas około 10, ale w całych przygotowaniach brało znacznie więcej osób udział oczywiście. Mamy kucharzy ze Szczecina, z Bydgoszczy, z Kołobrzegu, bardzo duże, że tak powiem, zakres i chęci dużych kucharzy. Nie ukrywajmy, taki zabieg kosztuje bardzo, bardzo dużo, stąd ta inicjatywa. Kucharze z naszego regionu będą czy już gotowali bardzo dużo dań. Impreza miała się zakończyć planowo 18, ale ze względu na to, że jest bardzo duże zainteresowanie, powoli dobiega końca. Kucharze przygotowali wiele potraw, a na sam koniec oryginalny molekularny deser na ciekłym azocie. Zaczęliśmy od chłodnika litewskiego, który taką upalną pogodę na pewno jest orzeźwiający. Potem były dania z grilla klasyczne, czyli karkówka, kieszanka, ziemniaki pieczone, kiełbaska, a potem przeszliśmy troszeczkę do dań regionalnych, przygotowywanych na kociołkach ogniskowych, wołowina na kołobrzeskim piwie, zupa z dorsza w kołobrzeską solanką, zupa grzybowa oraz takie kotlety rybne w sosie pomidorowym. Ze względu na duże koszty leczenia i rehabilitacji Jasia liczy się każda zebrana złotówka. Dostał długą podaż komórek macierzystych, czeka nas jeszcze 3 co 2 miesiące. Postępy są, no ale nie są to postępy takie, że wow, tylko pomału do przodu. Nie spodziewałam się, że to tak wyjdzie. No i jestem bardzo zadowolona i dziękuję wszystkim, panu prezydentowi za udzielenie miejsca, Adamowi za zorganizowanie, kucharzom, którzy ugotowali bardzo dobre jedzenie. No i ogółem, no wszyscy mają wielkie serca. Kwota zebrana podczas wczorajszej zbiórki na skwerze przy latarni to 4616 zł i 35 groszy. Każdy, kto chciałby jeszcze pomóc, może także wpłacać pieniądze na konto fundacji Zdążyć z pomocą, do której należy Jaś.